Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej, taka była jego pierwotnie nazwa, teraz Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, powstało jako drugie towarzystwo na świecie w 2011 roku. Już wtedy dr Andrzej Barwijuk, aktualny prezes naszego towarzystwa, którego ja jestem wiceprezesem, był osobą, który widział problem i był drugi na świecie, jeżeli chodzi o rozwój ginekologii plastycznej. Nasz udział w ginekologii plastycznej światowej jest olbrzymi. Mamy kilku wykładowców, do których ja też się zaliczam. Tu wymienię nazwiska Andrzeja Barwijuka, Michała Barwijuka, Rafała Kuźlika, Dawida Sarafina. Są to wykładowcy, uznani wykładowcy międzynarodowi, którzy występują, podobnie jak ja, na kongresach światowych, europejskich od kilku lat. Inny wkład ginekologii plastycznej polskiej to wkład naukowy. Bierzemy udział, tworzymy prace naukowe, bierzemy udział w badaniach wieloośrodkowych. Wspólnie z kolegami przetłumaczyłem książkę Pierwszy podręcznik ginekologii plastycznej Michaela Goodmana Female Genital Cosmetic Surgery, jak również napisaliśmy podręcznik ginekologii plastycznej, ginekologia plastyczna, techniki małoinwazyjne. Jako pierwsze towarzystwo na świecie mamy własny periodyk, ginekologia plastyczna i rekonstrukcyjna, także moim zdaniem nasz udział w rozwoju ginekologii plastycznej na świecie jest znaczący.